Cześć, witam Was w kolejnym poradniku z serii 10 niezbędnych programów na Windowsa, a dzisiaj pokażę Wam, jak odzyskiwać skasowane pliki dzięki programowi Recuva. Recuva. Przypadkiem coś zostało skasowane? Ten program pomoże to odzyskać w prosty, intuicyjny sposób. Najlepiej spróbować odzyskać dane przed wyłączeniem komputera. Otwieramy naszą przeglądarkę internetową. Wpisujemy Google, klikamy Enter. Teraz wyszukujemy nasz program. Wpisujemy Recuva. Wybieramy pozycję od znanego nam już Piriform. Klikamy Download. Firehippo.com. I klikamy Pobierz najnowszą wersję. Rozpoczęło się pobieranie programu. Program został pobrany. Otwieramy go. Zamykamy przeglądarkę. Klikamy Uruchom. Wybieramy język. Polski. Next. Zmieniło nam się na język polski. Klikamy dalej. Dodaj skróty. Dodajemy. Zainstaluj. OK. Mamy zainstalowany program. Skrót pokazał nam się na pulpicie. Otwieramy. Otworzył nam się wizard. Pomoże nam przejść przez proces odzyskiwania. Klikamy dalej. OK. Typ pliku. Jakiego rodzaju plik próbujesz odzyskać? Jeśli wiemy, jaki to jest plik, to wybieramy. Albo obraz, muzyka, dokumenty, wideo, skompresowane czy e-mail. Jeżeli nie wiemy albo nie pamiętamy dokładnie, klikamy wszystkie pliki. Ja akurat wiem, który, bo wcześniej usunąłem plik obrazu. Wybieram obraz, klikam dalej. Teraz pokazuje nam się okno lokalizacja pliku, gdzie znajdowały się pliki. Jeżeli nie jesteś pewien, szukaj na całym komputerze. Na mojej karcie pamięci lub iPodzie, w moich dokumentach, w koszu, w podanej lokalizacji. Ja akurat wiem, gdzie się znajdował. Znajdował się na pulpicie. Szukam pulpit. Mam pulpit, klikam OK. Klikam dalej. Zaznaczam, włącz głębokie skanowanie. Klikam start i czekamy. Teraz przeskanuję pliki, sprawdzi, co możemy odzyskać. Program wyświetla nam obecnie usunięte pliki. Teraz wystarczy tylko znaleźć swój plik, który skasowaliśmy. Zaznaczyć. Klikamy odzyskaj. Wybieramy gdzie. Wybierzemy na pulpicie. Klikamy OK. Klikamy tak. OK. Zamykamy program. Jak widać, plik został odzyskany. Pamiętajcie, program Recuva. Jeżeli kiedykolwiek coś stracicie przez przypadek, usuniecie, zawsze jest szansa, aby to odzyskać. Wystarczy pobrać, zainstalować ten prosty program i odzyskać swoje dane. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.